Ratownicy rezygnują, widzisz. Mamy problem rozwiązać i że to my jesteśmy problemem w tym momencie. Zatowani przez państwo polskie na koszty ustępstwa, wykształceni i rezygnują ze szpitala, a pozostaje byle kto może Mówi ratownik medyczny ze Zdrowa Wielkopolskiego Wojciech Kornaszewski. Ratownicy domagają się podwyżek oraz uregulowań w systemie ratownictwa medycznego w Polsce. Jeżeli nie będzie porozumienia, niewykluczone, że protest zostanie zaostrzony. Nieoficjalnie mówią nawet, że mogą rozpocząć głodówkę. A teraz w raporcie coraz poważniejsze kłopoty Kataru. Przedwczoraj kraje Półwyspu Arabskiego zerwały z nim stosunki dyplomatyczne. To z powodu podejrzeń o wspieranie terroryzmu. Tak. Wczoraj były problemy, choćby te związane z transportem. Zamknięta dla katarskich samolotów została przestrzeń powietrzna. Więcej o tym wie Marcin Protki. Powiedz, co to oznacza dla linii lotniczych? No to oznacza spore problemy. Samoloty przekierowywane są na nowe, dłuższe trasy. Do odwołania zostały też zawieszone loty między Katarem a Bahrajnem, Arabią Saudyjską, Egiptem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Panika też w samym Katarze. Ludzie robią zakupy na zapas, a w sklepach zaczyna brakować produktów. Nie da Kością rady. Niezgody oprócz podejrzeń o wspieranie terroryzmu jest też tamtejsza telewizja. Al Jazeera z siedzibą w katarskiej stolicy jest krytykowana przez Saudyjczyków, którym nie podoba się jej przekaz. Warto też wspomnieć, że rozwiązanie tego kryzysu jest o tyle istotne, ponieważ za 5 lat Katar będzie gospodarzem piłkarskiego mundialu. Taki lokalny konflikt może jednak znacznie utrudnić przygotowania do tej imprezy. To kolejne w ostatnim czasie zatrucie dopalaczami. Tym razem to troje nastolatków z Bielawy na Dolnym Śląsku. 15-letnim chłopakiem, który podał swoim koleżankom nieznaną substancję, prawdopodobnie zajmie się sąd rodzinny. Młodzi ludzie szli na imprezę, na ulicy stracili jednak przytomność, mówi Mariusz Furgała z komendy w Dzierżoniowie. Zespół medyczny podejmował już akcję reanimacyjną względem 15-latki, która w stanie ciężkim, ale stabilnym została przewieziona do szpitala we Wrocławiu. Pomocy medycznej udzielono również dwóm pozostałym osobom. Z ostatniego raportu NIK-u wiemy, że handel dopalaczami kwitnie w internecie. W ciągu ostatnich 6 lat liczba zatruć tymi substancjami wzrosła aż 7-krotnie. W wielu przypadkach kończy się śmiercią albo terapią, tak jak u Marka. Widziałem zakrzywiające się ściany, na przykład, nie wiem, kolega, który zaczął wyglądać jak naprawdę jakiś potwór czy demon, którego chciałem tłuc, obijać, więc musieli mnie z nami przytrzymywać. W walce z dopalaczami miała pomóc lista substancji zakazanych, ale producentom tych środków udaje się ją obejść. Chcą zablokować postoje taksówkarzy i to ma być odpowiedź warszawiaków na poniedziałkową blokadę stolicy. W mediach społecznościowych skrzyknęli się i chcą zorganizować taki happening. Tak, by pokazać taksówkarzom, że strajk nie może uderzać w spóźnionych i zdenerwowanych mieszkańców miasta. Szczegóły tej akcji zna Szymon Kępka. Grupa warszawiaków chce wziąć sprawy w swoje ręce. Na Facebooku wydarzenie Zablokuj postój taksi ma już parę tysięcy zainteresowanych. Udział potwierdziło blisko 1500 gości, mówi Krzysztof, pomysłodawca akcji. Chcielibyśmy zrobić wielką imprezę na ulicy Koszykowej przed halą Koszyki, ale parking dla taksówkarzy, którzy okupują to miejsce w weekendy, no to teraz my będziemy je okupować. Taksówkarze dali się we znaki nie tylko mieszkańcom, ale też policji. Funkcjonariusze wystawili mandaty i ukarali niektórych kierowców, mówi Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. Na 8 kierujących nałożyliśmy mandaty karne. W 9 przypadkach zostaną skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Blokada postojów taksówkarskich ma się odbyć w piątek 16 czerwca. 2080 zł miesięcznie, 13,5 zł za godzinę. Tyle najmniej będzie można zarobić w przyszłym roku. Rząd zaproponował podniesienie płacy minimalnej. Mniejszej podwyżki domagali się pracodawcy, większej związkowcy, którzy mówią, że w tej sprawie nie odpuszczą i grożą protestami. O i o tym Arek Pogód. W tym roku płaca minimalna wynosi równe 2000 zł. W przyszłym roku będzie wynosić 2080 zł, czyli o 4% więcej. Minister pracy Elżbieta Rafalska proponowała 2100 zł. Związki zawodowe chciały nawet 2220 zł. Prognozy gospodarcze są dobre, wyjaśniał szef OPZZ Jan Gus. Wzrost o 4% nie jest zadowalający. Wiele grup zawodowych zapewne wyjdzie na ulicę. Na razie to tylko projekt. Teraz czas na konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego. Płaca minimalna w ostatnim czasie rosła dynamicznie. 10 lat temu wynosiła niespełna 1000 zł. Płaca minimalna rośnie, a bezrobocie maleje. Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ma za dużo pieniędzy na pomoc bezrobotnym. Powodem jest brak chętnych na proponowane formy aktywizacji. Urzędnicy są w kropce, bo takiej sytuacji nie pamiętają od lat. Rafał Różycki. W tym roku na pomoc osobom bezrobotnym bełchatowski pośredniak zamierzał przeznaczyć około 13 milionów złotych. Część tych środków już wydał, ale została jeszcze
zawsze spora suma, mówi Jacek Walczyk, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wysokość środków na aktywizację osób bezrobotnych i ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych, pojawia się problem z wydatkowaniem tych środków. I dodaje, że na osoby bezrobotne czekają różne formy aktywizacji. Prace interwencyjne, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności. Ale cóż nam po szkoleniu, jak nie ma nigdzie pracy? Pani by się skusiła? Pewnie tak. Tak naprawdę nie ma problemu z osobami, które chcą. Problem jest z osobami, które nie chcą. Jeśli nie znajdą się chętni, to pośredniak będzie musiał te pieniądze zwrócić. Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie zarejestrowanych jest blisko 4000 osób bezrobotnych. Roaming w Unii Europejskiej dla Polaków niby bezpłatny, ale jednak nie do końca. Operatorzy przerzucą koszty na abonentów. Tak wynika z najnowszego raportu EY. Eksperci sprawdzili, jak w innych krajach zachowali się operatorzy po wprowadzeniu zmian w przepisach i mówi autor raportu Piotr Miczkowski. W Irlandii przykładowo operatorzy Vodafone, Meteor i paru innych podnieśli wszystkim klientom, łącznie z tym klientom, którzy nie wyjeżdżają za granicę, cenę abonamentu o 5 euro. Unijne przepisy miały dać jednolity rynek usług telekomunikacyjnych. Klienci za granicą mieli płacić za połączenia i SMS-y tyle samo co w kraju. Nowe regulacje okazały się jednak fikcją, bo operatorzy nie chcą dopłacać do interesu, a nowe przepisy wchodzą w życie już 15 czerwca. Hiszpania, Grecja, Chorwacja i Włochy to najczęściej wybierane w tym roku kierunki wakacyjne Polaków. Wybieramy jednak nie tylko za granicę, ale też organizujemy wakacje w Polsce, mówi prezes Mondial Assistance, firmy, która zleciła te badania, Tomasz Frączek. Chcemy wydać na wakacje tegoroczne mniej więcej tyle samo, co zeszłoroczne. Wakacje za granicą będą nas kosztowały, przynajmniej zgodnie z deklaracjami, około 3000 zł na osobę. Wakacje krajowe będą nas kosztowały połowę tej ceny, niespełna 1500 zł. Widać też, że coraz lepiej nam się powodzi, bo ponad 10% mniej z nas deklaruje, że nie wyjedzie na wakacje z powodu braku pieniędzy, dodaje Krzysztof Piątek, prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. To łatwo zinterpretować. Przecież wiemy, że od wielu lat produkt narodowy brutto rośnie. Średnie płace powoli, ale pną się do góry, nie spadają. Rząd dorzucił 20 miliardów na dzieciaki. A wakacje najchętniej spędzamy na zwiedzaniu i wypoczynku na plaży. To będzie trudniejszy mecz niż ten w Bukareszcie, przyznają nasi piłkarze przed sobotnim meczem z Rumunią w eliminacjach do Mundialu. Na zgrupowanie w Warszawie dotarły już nasze największe gwiazdy z Robertem Lewandowskim na czele. 3-0 w Bukareszcie to już historia. W sobotę musimy zagrać mądrze i skutecznie, mówi nasz snajper. A Rumunii są drużą, która będzie na pewno walczyła, grała agresywnie. I tu musimy na to zwrócić uwagę, żeby nie podpalać się za szybko, że też musimy grać mądrze, nie popełniać głupich błędów, bo wiadomo, że jednak Rumuni też nic nie mają już do stracenia. Jak wygrywamy, to zaraz nas robią mistrzów świata, jak przegrywamy, to drugą stronę, dlatego to może być trudniejszy mecz. Polska jest na pierwszym miejscu w tabeli grupy E, Rumunia na czwartym. Jeżeli Polacy wygrają z Rumunią, to praktycznie otworzą sobie drogę do awansu na Mistrzostwa Świata w Rosji. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przebuduje dziedziniec przed warszawskim ratuszem na Placu Bankowym. Od roku stoi tam nielegalnie tak zwany głos smoleński z powierzchnią Lecha Kaczyńskiego. Po przebudowie dziedzińca pomnik będzie już legalny, powiedział nam Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki. Monument nie zmieni się, co innego jego otoczenie. Kwestia odpowiedniej izolacji ścian, wyglądu, mówię, ścian budynku, całkowita zmiana pokrycia całego tego terenu inną kostką, to granitowa będzie kostka innego wystroju, innej roślinności, no kompletnie przebudowana. Głos Lecha Kaczyńskiego stoi przed warszawskim ratuszem już od 2 lat. Został zamontowany nocą bez pozwolenia konserwatora zabytków. Bezdomni czują się tam jak w darmowym second-handzie. W podziemiach kościoła świętej Teresy na Tamce powstał pierwszy taki w Warszawie punkt z ubraniami Szafa Przyjaciół. Jego organizatorem jest wspólnota San Eligio. Mogą przejrzeć rzeczy, jakie są dostępne, wybrać odpowiedni rozmiar, wybrać to, co im się podoba też. Przecież osoba bezdomna też ma prawo wybrać, czy woli chodzić w spodniach zielonych czy czarnych. Mówi Agnieszka Nosowska. Bezdomni mogą zaglądać do szafy w czwartki od 17. Punkt sam się jednak nie uzupełni, dlatego organizatorzy proszą o pomoc. Przyjmujemy oczywiście ubrania używane, byle były w dobrym stanie, niepodarte, niepoplamione i uprane czyste. Bielizna i skarpetki, które szczególnie dla osób bezdomnych są bardzo ważne. Oni spędzają w butach cały dzień i całą noc często. Potrzebne są też środki czystości, maszynki, pianki do golenia czy mydła. Rzeczy można oddawać w każdy poniedziałek między 18 a 20 w podziemiach kościoła na Tamce. Awantury, smród i strach to codzienność mieszkańców bloku przy Łojeckiej 14 na warszawskim Targówku. Wszystko przez lokatorów jednego z mieszkań. Nie ma tygodnia, żeby nie organizowali pijackich imprez, nie zanieczyszczali klatki i nie byli agresywni wobec sąsiadów.
Czy może się to wreszcie zmienić? O to pytał nasz reporter Marcin Procki. A wszystko dzieje się w jednym z mieszkań na 5. piętrze, gdzie mieszka matka razem z 3 dorosłymi synami. To po ich imprezach, jak mówią sąsiedzi, klatka schodowa zamienia się w toaletę i sypialnię. Jak nie daj Boże zostawią otwarte drzwi, uchylone, to ja przez podwójne drzwi u siebie czuję ten feton. Lewe podłączenia, gaz podłączany na krótko, wężem gumowym. Mimo wszystko wybucha. Najemcą lokalu, który od lat jest nieopłacany, jest jeden z synów. Ten zgodził się w końcu opuścić lokal. Ta osoba podpisała umowę na lokal zastępczy, więc tutaj problemu nie będzie. Natomiast pozostałe osoby nie mają tam żadnego tytułu prawnego, w związku z czym tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tam został. Wyjaśniał Rafał Lasota, rzecznik Targówka. Według tego niechciani lokatorzy mają teraz tydzień na opuszczenie mieszkania. Andrzej Bargiel będzie próbował wejść i zjechać z K2. Najlepszy polski ski alpinista chce zdobyć, a następnie zjechać na nartach z najtrudniejszego 8-tysięcznika. Jestem na to gotowa. Jeżeli uda się trafić w pogodę, to mogę być pierwszym, któremu taka sztuka się udała, podkreśla Bargiel. No, można podjąć się tego wyzwania, tylko trzeba po pierwsze być dobrze przygotowanym, po drugie trzeba mieć dużo szczęścia do wagonków i przede wszystkim podejmować odpowiednie decyzje w momentach, kiedy te wagonki nie są optymalne. Po prostu trzeba odpuszczać i nie wybiegać właśnie zbocza, które prowadzą na szczyt. Zapytany, po co mu takie ryzyko, Andrzej Bargiel odpowiedział, że to z pewnością nie szaleństwo, a z punktu widzenia narciarstwa to niesamowity wyczyn. To na pewno nie jest to szaleństwo. Jeżeli bym, nie wiem, tego nie robił, bym powiedział, że to zrobię, to by na pewno zdecydowanie byłoby to szalone. Tutaj jestem rozsądnym człowiekiem i zawsze robię różne rzeczy, momentami trudne, ale zawsze do nich świetnie się przygotowuję i to nie jest spontaniczne działanie, tylko konsekwencja po prostu. Wyprawa Andrzeja Bargiela ma zacząć się 20 czerwca. Jak długo będzie trwała, to wszystko będzie zależeć od pogody. Warszawska zieleń sfotografowana z lotu ptaka. W ten sposób ratusz chce ocenić kondycję drzew w stolicy. Nowe mapy powstają z wykorzystaniem zdjęć lotniczych. Dzięki temu widać doskonale, gdzie brakuje drzew, mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Często mieszkańcy zgłaszają zieleń wcale nie tam, gdzie jej brakuje. Stąd też taki geoskaning, on nam pozwala utrzymać odpowiedni balans pomiędzy tą zielenią, którą sadzimy, a tą zieleń, którą powinniśmy sadzić. To zdecydowanie poprawi zarządzanie warszawską zielenią, tak ocenia Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. To jest bardzo dobra metoda. Z powietrza widać znacznie więcej i znacznie łatwiej. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można od razu identyfikować każdy gatunek tych roślin, które tam gdzieś są. No to proszę wyobrazić, ile pracy ludzkiej dzięki temu można zredukować. A pierwsze zdjęcia lotnicze zieleni zostały już zrobione na Żoliborzu. Warszawa, niczym Kenia, też ma swój rajd safari. W sobotę w stolicy rozpocznie się 38. edycja imprezy. Zawodnicy będą mieli do pokonania prawie 200 km trasy po bezdrożach i 7 odcinków specjalnych, a załogi będą rywalizować na poligonach w Zielonce i w Wesołej, powiedział nam rzecznik 38. rajdu NAK Safari Karol Ferenc. Walczą o puchary, walczą o punkty, ale walczą o prestiż. Także pokazanie się przed własną publicznością, o tym pamiętajmy. Doświadczenie nigdy nie za mało w takich rajdach. To też są takie rajdy, które wymagają takiej chłodnej głowy. Miasteczko rajdowe zlokalizowane będzie na terenie Centrum Olimpijskiego na Żoliborzu. Tam będzie można zobaczyć krótkie i widowiskowe odcinki specjalne. Impreza potrwa przez 2 dni. SK Rock. Polska o 5:00. Basia Kloman, zapraszam. Zaczynamy od świetnych informacji z Olsztyna. W tamtejszym budziku dla dorosłych wybudził się pierwszy pacjent. To 50-letni mężczyzna, narciarz, który kilka miesięcy temu po wypadku na stoku trafił do olsztyńskiej kliniki z Zakopanego. Dzięki rehabilitacji w budziku dla dorosłych z mężczyzną jest już kontakt. Można więc mówić o wybudzeniu, choć nadal czekają go miesiące żmudnej walki o zdrowie. Dziś rano ma odbyć się specjalna konferencja, na której lekarze przedstawią szczegóły, a budzik dla dorosłych jest pierwszą kliniką, która zapewnia dorosłym pacjentom kompleksowe leczenie. Potrójny zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał sprawca ataku na rodzinę w miejscowości Rogale, niedaleko Ełków w Warmińsko-Mazurskiem. 60-letni Edward D. wpadł w szał, ranił siekierą żonę i 2 synów. W czasie przesłuchania nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Wszystkie 3 osoby mają obrażenia głowy. 39-letnia kobieta w ciężkim stanie i jej 15-letni syn trafili do szpitala w Ełku. Młodszy, 11-letni chłopiec przebywa w placówce w Olsztynie. W trakcie policyjnej interwencji na miejsce przyjechał mąż rannej kobiety, był pod wpływem alkoholu.
Raz grozi mu dożywocie. A teraz w raporcie dramatyczne doniesienia z Iranu. Co najmniej 12 osób zginęło, a 39 zostało rannych w wczorajszych zamachach w Teheranie. Do ataków na irański parlament i mauzoleum Chomeiniego przyznało się tzw. państwo islamskie. Informacje w tej sprawie zebrała Agata Sulińska. Czterej sprawcy zamachu na parlament nie żyją. Wcześniej zabili jednak 7 osób. Irańska agencja prasowa podała, że zamachowcy dostali się do budynku głównym wejściem, przebrani za kobiety, po czym otworzyli ogień. Według świadków strzelali z 4 piętra parlamentu do przechodniów na ulicy. Irański wiceminister poinformował, że jeden z terrorystów wysadził się w powietrze. 20 kilometrów dalej inna grupa zamachowców z kolei dokonała ataku na mauzoleum Chomeiniego. Napastnicy weszli do środka, po czym zaczęli strzelać do personelu i zwiedzających. Co więcej, była jeszcze trzecia grupa zamachowców, ale jak poinformowały tamtejsze władze, wszystkich aresztowano, zanim jeszcze zdążyli przeprowadzić zamach. Ciąg dalszy procesu w sprawie tajemniczej śmierci Ewy Tylman. Wczoraj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się kolejna rozprawa, podczas której zeznawał m.in. były detektyw Krzysztof Rutkowski. Odpowiadał przed sądem o tym, jak wyglądało jego śledztwo i sprawdzanie trasy, jaką Adam Z. pokonał z mostu Rocha w kierunku ulicy Królowej Jadwigi. Weryfikowaliśmy wtedy całą drogę, czyli w czasie i miejscu, gdzie przebywał w stosunku do zapisu w telefonie komórkowym, z którego mieliśmy odczyt. Jeżeli chodzi o poszukiwania Ewy Tylman, były to poszukiwania kilkakrotnie na wodzie. Poszukiwania były również robione z powietrza. To rodzina dziewczyny wynajęła Krzysztofa Rutkowskiego, jednak zdaniem Piotra Tylmana, brata Ewy, była to całkowita strata czasu. Podpisalibyśmy po prostu pakt z diabłem, żeby odnaleźć Ewę, a dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że po prostu był to największy błąd w tej sprawie, to był angaż pana Rutkowskiego. Sposób wykonywania tych jego działań, zeznania też, z którymi ja się zapoznałem, notatki, jakie składał, to jest po prostu jedna wielka kpina. Podczas następnej rozprawy zeznawać będą m.in. kobiety, które uczestniczyły w imprezie firmowej, po której zniknęła Ewa Tylman. Przypominam, że Adam Z. jest oskarżony o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wielkie sprzątanie i liczenie strat, tak jest w Radomsku Włódzkiem po przedwczorajszej nawałnicy, jaka po południu przeszła nad województwem. Godzina ulewnego deszczu spowodowała, że ulice znalazły się kompletnie pod wodą. Zalane zostały domy, piwnice i samochody. Wczoraj mieszkańcy sprzątali i narzekali, bo jak twierdzą władze, od dawna obiecują remonty i udrożnienie kanalizacji, a nic się nie zmienia. Wszystko płynie, nawet nie wiem, czy będziemy mieli się gdzie przespać. Straż 2 godziny jechała, żeby wodę wypompować. Po prostu to jest rzucić się, położyć się, utopić najlepiej. To nie pierwszy raz, tak? Nic się nie zmienia, po prostu nic się nie zmienia. Koncepcję mieli od 2012 roku. Mamy 2017, nic się nie zmienia i woda jak przychodzi, tak jest to samo. Samochód odmówił posłuszeństwa teraz? Z gaz po prostu i tyle. Rura wydechowa w wodzie, to jest jak bulldog. I jeszcze wczoraj kilka tysięcy odbiorców w Radomsku nie miało prądu. Handel w niedzielę tylko do 13:00. W Sejmie pojawiają się kolejne pomysły w tej sprawie. To ma być alternatywa i taki złoty środek m.in. dla projektu Solidarności, który zakłada całkowity zakaz handlu. Solidarność mówi o całkowitym zakazie handlu. Rząd o sklepach otwartych w co drugą niedzielę. My mamy nowy, prosty pomysł. Placówki czynne do 13:00. Tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Abramowicz, szef parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Godzina jest dlatego taka, żeby jeszcze można było do około 14:00-14:30 dotrzeć do domu, zjeść obiad z rodziną i całe popołudnie już spędzić tak jak każdy, kto ma wolną niedzielę. To kolejny niepoliczony i niesprawdzony pomysł, odpowiada Maria Janyska z PO. Najlepszym rozwiązaniem to jest nie majstrowanie przy tym, co ludzie chcą robić, jak chcą spędzać swój wolny czas i zostawienie dużej swobody działalności gospodarczej. Wszelkie ograniczenia i zdaniem zamkną drogę nawet tym, którzy chcą pracować w niedzielę. A tym tematem zajęła się Karolina Olszewska. Komisja Zdrowia rozpoczęła wczoraj pracę nad projektem określającym minimalne wynagrodzenie w służbie zdrowia. Nowe przepisy zakładają stopniowe podwyżki, w pierwszej kolejności dla najmniej zarabiających. Docelowo za 4 lata minimalna pensja w sektorze ma wynieść 3900 zł brutto. Medycy zebrali podpisy pod swoim projektem ustawy i chcą, żeby posłowie ją przyjęli. Nasze oczekiwania pokrywają się z tym, co dzieje się na świecie i po prostu domagamy się godnych zarobków. Chcielibyśmy, żeby szybciej poszło, a przede wszystkim więcej, żebyśmy zarabiali. Płace minimalne będą oznaczały podwyżkę na przykład dla lekarza stażysty o 20 zł, czyli 1800 zł na 1820. Uważamy, że jest to kpina. Politycy chcą tym projektem zablokować nasz projekt. Liczymy na to, że tak się nie stanie, że nasz projekt też będzie wzięty pod uwagę, no i że wyjdą z tego jakieś negocjacje, jakiś dialog z rządem. W manifestacji medyków przed Sejmem udział wzięło kilkadziesiąt osób. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie zajęły się problemami taksówkarzy. Chodzi o wprowadzenie równych zasad dla wszystkich zajmujących się przewozem osób. Więcej o tej sprawie wie Szymon Kępka. Próbę rozwiązania problemu taksówkarzy zapowiadał minister Andrzej
Adamczyk. Projekt nowych przepisów trafił do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Później zajmie się nim rząd i skieruje projekt do Sejmu, by w rezultacie problem rozwiązać ustawowo, tak mówił Adamczyk. A w projekcie ustawy ma znaleźć się zapis, że każdy, kto zajmuje się pośrednictwem w zlecaniu przewozów pasażerskich samochodami osobowymi, czy też przewozi takie osoby, musi spełniać te same warunki czy kwestie licencji i kasy fiskalnej, a to ma być ograniczeniem dla kierowców zrzeszonych na przykład w Uberze, którzy kas czy licencji nie posiadają. Związkowcy, którzy reprezentują taksówkarzy, na razie tego pomysłu nie komentują. W poniedziałek niezadowoleni taksówkarze na kilka godzin sparaliżowali ruch w Warszawie. Ostrzegli, że jeśli rząd im nie pomoże, to zrobią to znowu, po wakacjach. Rada Warszawy zajmie się już dziś programem refundacji in vitro. Ma zacząć działać od 1 września i objąć 2,5 tysiąca par. Stołeczny ratusz dofinansuje zabiegi, wyłoży 5 tysięcy na jeden, mówi warszawska radna PO i autorka uchwały w tej sprawie Gabriela Szustek. Program powinien być prowadzony na poziomie rządowym. W tej chwili nie ma takiej możliwości i po prostu chcemy oddać mieszkańcom to, co im się należy. Przywracamy to, co zabrał obecny rząd. Wiemy, że warszawcy radni PiS-u nie poprą projektu o refundacji in vitro. W zeszłym roku rząd zawiesił ogólnopolski program refundacji tych zabiegów, dzięki któremu urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. Po tym miejskie programy wprowadziło kilka innych. A teraz ważne przypomnienie dla pasażerów kolei z okolic Warszawy. Już w najbliższy poniedziałek rozpoczyna się zaplanowana na 2 lata modernizacja linii kolejowej Poznań-Warszawa. Po jej zakończeniu czas przejazdu na niektórych odcinkach skróci się o pół godziny, ale wcześniej będzie duże zamieszanie. Pociągi dalekobieżne pojadą objazdami, a pasażerowie większości składów regionalnych na Mazowszu dostaną zastępcze autobusy. Zmieni się też rozkład jazdy. Bądźcie czujni, ale jest też dobra wiadomość, że w związku z tym za bilet na kolejowej trasie Warszawa-Poznań zapłacimy mniej. Na połączenia ekspresowe zwiększyliśmy pulę tanich biletów, czyli tych za 49 zł. Natomiast też obniżyliśmy ceny biletów na połączenia ekonomiczne, czyli połączenia TLK i Intercity. I tutaj są to obniżki o około 10%. Mówi nam Marta Ziemska, rzeczniczka PKP Intercity. Dodam, że liczba połączeń kolejowych między Warszawą a Poznaniem zmniejszy się w ciągu doby z 14 do 12. W prawie co drugiej firmie oferującej tak zwaną dietę pudełkową na Mazowszu sanepid wykrył nieprawidłowości. Chodzi o firmy cateringowe, które dostarczają pod drzwi gotowy zestaw posiłków na cały dzień. Na pewno dobrze wiecie, o co chodzi, a na 45 sprawdzonych firm w 20 były uchybienia. Te nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli dotyczyły przede wszystkim braku odzieży ochronnej, pracowników, którzy przygotowywali jedzenie, braku skutecznego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami typu myszy, czy szczury, czy muchy, czy też wykorzystywanie artykułów, których termin ważności, przydatności do spożycia już upłynął. Mówi Anna Narożniak z mazowieckiego sanepidu. Kilka firm oferujących dietę pudełkową dostało wysokie mandaty. Żadnych przypadków zatrucia klientów jednak nie było. Szpital w Rudzie Śląskiej przetestował urządzenie, które pozwala osobom sparaliżowanym na kontakt ze światem. Tak zwane cyberoko umożliwiło kontakt z 40-letnim pacjentem, który nie może się ruszać, ale ma pełną świadomość. Warunkiem skorzystania z urządzenia jest sprawność mięśni oka, mówi dr Piotr Baron. Kamera identyfikuje nam oko, źrenicę i następnie pacjent, wybierając sobie punkt na monitorze, przytrzymując ten wzrok przez minimum 2 sekundy, wybiera sobie Twoje potrzeby, otwiera mu się to okienko, on sobie znów wzrokiem najeżdża na któryś z tych okienek, wybiera sobie i w taki oto sposób może coś powiedzieć, co chce powiedzieć. Pacjent dzięki cyberoku poprosił o kawę i o podwyższenie temperatury w pokoju. Słuchacie raportu w SC Rock. Mamy wyniki kontroli przejść dla pieszych w pierwszych 3 warszawskich dzielnicach. Audytorzy pod lupę wzięli zebry w Śródmieściu, na Ochocie i Pradze Południe. Okazuje się, że w wielu przypadkach bezpiecznie nie jest. Potrzebna jest interwencja drogowców. W niektórych miejscach są to zmiany drobne, polegające nawet na przycięciu drzew, żeby oznakowanie było widoczne, przestawienie znaku. W niektórych miejscach jest to budowa azylii, rogu zwalniających. W niektórych miejscach jest zalecenie, żeby nawet zbudować małe rondo. Mówi Paweł Olek ze stołecznego ZDM-u. Co ciekawe, sporo za uszami mają też kierowcy samochodów, którzy notorycznie parkują zbyt blisko przejść dla pieszych. To prawda. Audytorzy wskazywali też na to, że kierowcy bardzo często parkują zbyt blisko przejścia dla pieszych, co powoduje ograniczenie widoczności pieszego i może być przyczyną ewentualnego wypadku właśnie na takim przejściu. Drogowcy z Warszawy będą więc w okolicach przejść montować słupki. Zapowiadają też kolejne kontrole. W tym roku sprawdzonych zostanie ponad 1000 przejść na Targówku, Mokotowie, Ursynowie i Bielanach.
Rowerem pokonuje swoje słabości. Niepełnosprawny Michał Ludwiczak z Kamieńska Włódkiem z grupą przyjaciół chce pokonać 800 km z Gdańska do Morskiego Oka. Jest już na półmetku, a w Bełchatowie przywitał go Rafał Różycki. Jak przebiega wyprawa? Wyprawa przebiega bardzo fajnie, oprócz warunków pogodowych. Ale chyba żadna aura wam nie straszna. To chodzi o to, żeby pokonać siebie. Nieważne są warunki. Chce się jechać, co się jedzie. Prezent synowi zrobili koledzy na 30 urodziny. Przewspaniały. Nigdy bym się nie spodziewał, że może mieć tyle radości. Do Zakopanego Michał Ludwiczak, który podróżuje na specjalnym poziomym rowerze, dojedzie z przyjaciółmi w sobotni popołudnie. Jest pierwszą uhonorowaną tak świątynią w Polsce. Warszawski Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim otrzymał tytuł House of Life. Fundacja Wallenberga upamiętnia w ten sposób miejsca związane z ratowaniem Żydów w trakcie Holokaustu. Ten kościół spotyka się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wtedy, kiedy się odbywa taka właśnie właściwa narracja o tym, gdzie ten kościół był wtedy, kiedy było getto, jaką rolę ten kościół pełnił, łącznie z ówczesnym proboszczem w czasie wojny, który został włączony do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata pośmiertnie. Zaznacza metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Szacuje się, że proboszcz ksiądz prałat Marceli Godlewski uratował w czasie wojny od 1000 do 3000 Żydów. W parafii wydawano dziesiątki metrów chrztu, które pomagały przybrać nową tożsamość. Znane są też przypadki wyprowadzania przez księdza Godlewskiego dzieci z getta i umieszczania ich w ośrodkach klasztornych. W kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych umieszczono tablicę w języku angielskim. Ten budynek służył jako schronienie dla niewinnych ludzi, którzy byli prześladowani przez nazistów. Miejsce, gdzie słowa stają się zbędne. W tę sobotę rusza 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu. Będą artyści z różnych stron świata, zapewnia dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Ostapczuk. Mamy spektakle, które są wręcz, można powiedzieć, eksperymentalne, zespoły, które są zupełnie nieznane, tak jak wiele innych, które co roku do nas wracają, a wcześniej znane nie były. W tym roku będziemy gościć tak naprawdę cały przekrój różnorodności sztuki teatru pantomimy. Różnorodność tej sztuki przynależy do mistrzów, od których się wychodzi, ale też do artystów, do ich wrażliwości. Na festiwalu znajdziecie także wydarzenia towarzyszące, takie jak wieczór historii teatru pantomimy czy warsztaty. Te ostatnie to już tradycja festiwalu, dodaje Ostapczuk. Co roku zapraszamy pedagogów, twórców, artystów, którzy w moim odczuciu wywierają bardzo mocny wpływ na rozwój sztuki teatru pantomimy w Europie. Tak więc z nimi będzie można się spotkać, z nimi będzie można zrobić te kroki na sali i zobaczyć, czym jest sztuka pantomimy z ich punktu widzenia warsztatowego, a później zweryfikować to na scenie. Festiwal potrwa do 17 czerwca na deskach Teatru Dramatycznego. SK Rock, Polska o 5. Basia Klaman, zapraszam. Prokuratura bada okoliczności śmierci blisko 60-letniego mężczyzny i skandalicznego zachowania dyspozytora z Kalisza. Pogotowie wezwano do nietrzeźwego pacjenta. Rozmowa z dyspozytorem trwała kilka minut. Podczas niej miał on powiedzieć do dzwoniącego, cytuję, że każdy umrze. Była to odpowiedź na zarzut, że dyspozytor zadaje zbyt dużo pytań. Tak, pod wpływem alkoholu i nie wiem, jak, czy kontakt nim jest, czy nie ma. Rozmawiał pan, mówił pan coś do niego w ogóle? No nie, no na mnie nic nie reaguje, tak w sensie takim, no prosiłbym, bo po co ta dyskusja, no proszę pana. Proszę pana, ja... Nie chcę być człowieka na sumienia, a tu 10 telefonów trzeba wykonywać. Panie, przestań pan gadać, tylko odpowiadać na pytania. Ja muszę wywiad zebrać, wiecie, jakikolwiek karetkę. Jak pan widzi, tak wywiady, to... A wywiady będziemy robić. No to to umrze, każdy umrze, panie. Jak to umrze? To dla pana, pan odbiera telefon i pan mówi, że to niech umrze? Czy jedzie pan czy nie, karetka? Pytam się. Wysyłam tam policjantów, do widzenia. No. Mężczyzna zmarł przed przyjazdem pogotowia, a dramat rozegrał się przedwczoraj w Ostrowie Wielkopolskim. Domagali się wyjaśnienia okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Kilkaset osób przemaszerowało ulicami Wrocławia w tzw. Marszu Milczenia. Zdaniem protestujących odpowiedzialność za to, co stało się w jednym z wrocławskich komisariatów, ponoszą ministrowie Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak. I dlatego powinni podać się do dymisji, mówi organizatorka marszu Marta Lempart. Nie będzie tak, że na naszym komisariacie, u nas we Wrocławiu, będzie ginął człowiek i jakiś minister w Warszawie będzie siedział bezpiecznie w swoim stołku. Tak na pewno nie będzie, my się na to nie zgadzamy. Na marszu są ludzie kultury, m.in. dyrektor Wrocławskiego Teatru Kapitol Konrad Imiela. Po to tutaj jesteśmy, nie chcemy żyć w takim państwie, które będzie przejrzyste, które będzie dochodziło dość szybko w takiej sytuacji jak śmierć Igora Stachowiaka. Biała róża, dlaczego? Jest to symbol oporu przeciwko władzy PiS swoim brakiem działania tak naprawdę
zezwala na brutalność funkcjonariuszy. Z protestującymi rozmawiał Damian Bonarek, a Fakty TVN podały informację, że policjanci jednak mieli dostęp do nagrań z paralizatora, który udostępniła im prokuratura. Wcześniej komendant główny mówił o tym, że policja bezskutecznie występowała o dostęp do tego wideo. Ma doświadczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale też odpowiednie wykształcenie. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów wylicza kompetencje Małgorzaty Sadurskiej, która chce pracować w PZU. Rada Nadzorcza będzie ją przesłuchiwać i podejmie decyzję, mówi Henryk Kowalczyk i przyznaje, że dziwi się nieprzychylną komentarzom w tej sprawie. Jeśli kwalifikacje ma też polityk, to nie może być dyskryminowany polityk, dlatego że jest politykiem, jeśli ma stosowne kwalifikacje. To powtarzam ciągle. Tymczasem opozycja nie ma wątpliwości. Ten ruch to absolutny skok na kasę. Jak tłumaczy szef klubu PO Sławomir Neumann, to nie jest pierwszy tego typu przypadek. Dojna już przyznał, została pisowi przekazana i do... Anna Romanowicz pisała bez żadnych poezji, bez żadnych bezdomnych zyki. To są kolejne nominacje z Ameryki Białostocka. Przejeżdżali przez Warszawę. Olbrzymie apanaże. Według pojawiających się informacji Sadurska w PZU może zarabiać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, a Małgorzata Sadurska do 12 czerwca będzie pełnić funkcję szefowej Kancelarii Prezydenta. Podkomisja Smoleńska zignorowała niewygodne dla siebie ustalenia naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej. Z informacji TVN24 wynika, że w przedstawionym 10 kwietnia materiale filmowym o przyczynach katastrofy pominięto fragment analizy dowodzący, że lotu Tupolewa po oderwaniu się fragmentu skrzydła nie dało się już ustabilizować. Wyniki śledztwa były zatem sfałszowane, mówił z trybuny sejmowej Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów. Mamy do czynienia z jakimś kłamstwem historycznym, o którym mowa jest w temacie politycznej w Polsce, to co jest właśnie to kłamstwo. Zdaniem Protasiewicza to właśnie materiał wyemitowany w telewizji mógł być przyczyną odwołania posiedzenia Komisji Obrony, na którym posłowie mieli poznać szczegóły ustaleń ekspertów MON-u. Nie zgadza się z tym minister Antoni Macierewicz. To posiedzenie komisji zostało przełożone na później termin ze względu na fakt, że w tym czasie nie ma niestety W specjalnym komunikacie podkomisja informuje m.in., że zaprezentowany przez TVN materiał wprowadza w błąd opinię publiczną. Referendum w sprawie uchodźców razem z wyborami parlamentarnymi prezydent nie wyklucza, że wystąpi do Senatu z takim wnioskiem. Zdaniem Andrzeja Dudy, się razem z wyborami w 2015 roku. Pośpiech nie jest potrzebny, bo dzisiaj stanowisko rządu w tej sprawie jest jasne, podkreśla Andrzej Duda. Na podwór. Jednak zależy od tego, jak będzie wyglądało referendum konstytucyjne i już w przyszłym roku. Krytykuje ten pomysł prezydenta. To zły pomysł, powiedział nam rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Wiemy, że wynik tego referendum nie ma wpływu na sytuację międzynarodową. Jeśli pan prezydent chciałby, żebyśmy wypowiedzieli konwencje międzynarodowe dotyczące ONZ-u, to niech to powie wprost. Wiceszef 15 Jarosław Porwich, jak mówi, chciałby przekonać Andrzeja Dudę do połączenia referendum konstytucyjnego i tego w sprawie uchodźców, które mają odbyć się w przyszłym roku. Prezydent konsultacje w sprawie referendum konstytucyjnego rozpoczął wczoraj. Nie mam żadnych wątpliwości, że Rosja ingerowała w te wybory. Zeznający przed Senatem Komisją Wywiadu szef FBI James Comey dodał, że zmieniło to wynik wyborów prezydenckich w USA. Comey powiedział też, że administracja prezydenta Donalda Trumpa posługuje się zwykłymi informacjami. Podkreślał też, że był zaniepokojony tym, że prezydent poprosił go o lojalność, ponieważ FBI powinno być niezależne od Białego Domu. A skoro już o przywódcy USA mowa, Donald Trump prawdopodobnie odwiedzi Polskę 6 lipca w drodze na organizowany w Niemczech szczyt G20. Za skrócenie czasu oczekiwania na operację brał łapówki. To jeden z poznańskich ortopedów, który usłyszał już zarzuty. Prokuratorzy wiedzą o 9 takich przypadkach, ale nie wykluczają, że mogło być ich znacznie więcej. Profesor Jacek K. miał nielegalnie wzbogacić się o ponad 20 tysięcy złotych za przyjmowanie łapówek lekarzowi
Kowalczykowi grozi do 10 lat więzienia. Przykuli się do kombajnu i zostali siłą usunięci przez policjantów. Działacze Greenpeace i Fundacji Dzika Polska wczoraj po raz trzeci zablokowali pracę ciężkiego sprzętu do wycinki lasu w okolicach Czerlonki w Puszczy Białowieskiej. Chcieliby specjaliści od ekologii lasu ocenili, czy trwająca w Puszczy Białowieskiej wycinka drzew ma rzeczywiście związek z zagrożeniem kornikiem, czy też jej powody są zupełnie inne. Od tej pory to, co zarobimy, wędruje tylko do naszego portfela. Dziś Dzień Wolności Podatkowej, jak co roku wyliczany przez ekspertów. Nigdy nie był jeszcze tak wcześnie i o tym Arek Pogód. Dzień Wolności Podatkowej jest momentem symbolicznym, bo podatki i składki płacimy przecież przez cały rok. To tylko dzień, do którego zarobiliśmy już sumę wszystkich rocznych danin i każda kolejna zarobiona złotówka jest tylko dla nas, a nie dla państwa na utrzymanie urzędników, szpitali czy budowę dróg. Dzień Wolności Podatkowej przesuwa się w Polsce coraz bliżej początku czerwca od lat. Wynika to z różnych przyczyn. W tym roku jest to efekt z jednej strony mniejszych wydatków rządowych, a z drugiej strony większego wzrostu gospodarczego. Mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Dzień Wolności Podatkowej wyliczony jest już po raz 24, tylko przez pierwsze 3 lata wypadał w lipcu, potem głównie w drugiej połowie czerwca. W raporcie teraz optymistyczne wieści z olsztyńskiej kliniki Budzik dla dorosłych, gdzie ze śpiączki został wybudzony pierwszy pacjent. Chodzi o ponad 50-letniego mężczyznę, który do placówki trafił kilka miesięcy temu. Pacjent się wybudził, to jest 6 miesięcy od urazu głowy. Wstępnie wyglądało, że nieodwracalnego, ale jak widać, intensywna terapia i optymalne leczenie przynoszą efekty. Pacjent postawił wczoraj pierwsze kroki przy pomocy rehabilitantów, ale zapewne w przyszłym tygodniu ta pomoc będzie coraz mniejsza. Wypowiedział pierwsze dźwięki, a nawet słowa. Pan rozumie doskonale, co się na niego mówi, rozróżnia stronę lewą i prawą. To jest też rzadkość, bo nie każdy to potrafi. Także no, jesteśmy wielkimi optymistami. Mówił doktor Łukasz Grabarczyk. Dodam, że klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie, w której znajduje się 8 łóżek, to jedyna tego typu placówka w Polsce. Ponad 1200 nauczycieli gimnazjów w Warszawie traci pracę. Wynika tak ze wstępnych danych Stołecznego Biura Edukacji. W związku z reformą prawie 7000 pedagogów będzie miało obcięte etaty. A więcej o tym Agata Słuńska. Utrata etatów dotyczy przede wszystkim nauczycieli WF-u, polskiego, angielskiego czy matematyki. Niektórym nie przedłużono umowy, inni odeszli na emeryturę. Prawie 7 tysięcy nauczycieli będzie miało z kolei mniejszy wymiar zatrudnienia. Praca poniżej pewnego etatu w jednej szkole oznacza, że ten nauczyciel będzie odeszli na emeryturę około 900 zł. Mówił Sławomir Broniarz ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Żeby wyrobić etat, 1500 pedagogów będzie musiało pracować w 2 placówkach, niektórzy nawet w 3. Ktoś, kto będzie chciał mieć pełny etat 18-godzinny, będzie musiał szukać tego etatu składanego w kilku szkołach. Oczywiście uzyskując od dyrektora swojej macierzystej szkoły zgodę. A dla tych zwolnionych nauczycieli Stołeczny Urząd Pracy organizuje spotkania z doradcami. Ustaliliśmy z Biurem Edukacji, że przez całe wakacje w biurach Urzędu Pracy Miasta w Warszawie, zarówno na Ciołka, jak i na Majborchowskiej, będą przygotowani pracownicy do rozmowy z nauczycielami czy z pracownikami oświaty, z czego mogą korzystać, jak wykreować sobie pomysł nowy na życie, jak zdobyć nowy zawód, jak zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Z tą ofertą do środowiska nauczycielskiego chcemy dotrzeć. Jako Urząd Pracy mamy do zaoferowania staży i szkolenia dodatkowe i pieniądze na działalność gospodarczą. Ta gama instrumentów pomocowych jest ogromna. Mamy ciągle dużą ilość pieniędzy w tym roku urzędu.